ciernista droga łódzkiego pasterza. Ojcze przeniknięty Bożym przynagleniem, szedłeś drogą stromą pomiędzy cierniami, obrawszy cel życia, święty, niebosiężny, trudny do zdobycia ludzkimi siłami. Nieugięta wola służby Kościołowi, ufność bezgraniczna w Bożą miłość, moc, wiodły ku wyżynom wewnętrznej radości, choć nad polską historią rozciągała noc. Krzyż Chrystusa Pana był Ci drogowskazem, jak latarnia morska rzucał światła słup. Szedłeś wciąż odważnie, choć siły Ci słabły. Kierunek był prosty, poprowadził Bóg. I wreszcie stanąłeś na kijowskiej ziemi, tam na Łukianówki pod mokłym terenie. W zdziwieniu spostrzegłeś, że krzyż się wydłużył, kiedy otworzono okrutne więzienie. Całując na klęczkach drzwi ponurej celi, z miłością witałeś świętą wolę Boga. Bez słowa protestu, do końca nie wiedząc, którędy poprowadzi dalsza Twoja droga. Nie miałeś, pasterzu, cienia wątpliwości, że to Chrystusowe wymiary zbawienia potrzebują Twojej niezłomnej ofiary za Kościół, papieża, wiary ocalenie. Więc z Bożą pomocą w kornym uniżeniu spędzałeś miesiące nieludzkiej udręki. W modlitwie żarliwej, wielkiej niepewności piłeś kielich goryczy z wiarą, iż on z Bożej ręki. Bo tak być musi, szeptały Twe usta. Serce omdlewało, uczucia szarpały. Lecz Duch Boży umocniał osłabione ciało. Stałeś nieugięty, nie splamiłeś zdradą Boga, Kościoła, Ojczyznę, nasz Ojcze.